uzupełnieniu przewodniczącym komisji fundacyjnej został pan Zbigniew Krasiński. Regulamin wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy. Głosowanie tajne przeprowadza komisja współpracyjna wybrana przez Radę Gminy. Pośród radnych w składzie co najmniej 3 osób. Komisja współpracyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego. Prawa zgłoszenia do kandydatu przysługuje radnemu klubowi rady. Wyboru przewodniczącego Rady Gminy i drugi wiceprzewodniczący odbywają się głosowaniem tajnym spośród nieograniczonych liczb kandydatów. Kandydatami na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy mogą być tylko radni. Po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów na przewodniczącego komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania ostemplowane pieczęcią Rady Gminy, na których widnieje treść. Karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Nowa Prężnica oraz zamieszczona w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych do kandydatów na przewodniczący Rady Gminy. Głosowanie na wiceprzewodniczących przeprowadza się oddzielnie po uzyskaniu wyniku głosowania na przewodniczącego Rady Gminy. Po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów na wiceprzewodniczących komisja skrutacyjna dodaje karty do głosowania ostemplowane pieczęcią Rady Gminy, na której jest karta do głosowania na wyborach na wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowa Brzeźnica oraz zamieszcza w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszone na kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy. Radny dokonuje wyboru przewodniczącego Rady Gminy, stawiając znak X jednej w skratce przy nazwisku kandydata. Radny dokonuje wyboru dwóch wiceprzewodniczących, stawiając nie więcej niż 2 znaki X przy nazwiska kandydata. Za nieważne uważa się głosy oddane na kartach głosowania innych niż wydanych przez komisję skrutacyjną. W przypadku postawienia więcej znaków nie wynosi liczba wybranych w danym głosowaniu. Nie postawienie znaku X w żadnej kartce. Głosowanie odbywa się przez wywołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i kolejności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartkę do głosowania. Przewodniczącym Rady Gminy oraz wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostają wybrani ci spośród kandydatów, którzy otrzymają bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowę ustawowego składu Rady. W przypadku, gdy głosowania żaden kandydat nie otrzymał wymaganej większości głosu, zgodnie z artykułem 12 regulaminu przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno 2 największe ilości głosów lub największą równą ilość głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponownie wybory łączone z ponownym zgłoszeniem kandydatów. Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. I wyniki wyboru ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. Teraz zagłosujemy za przyjęciem regulaminu. Dobrze? Wszyscy radni są obecni na sali? Tak. Uruchamiam głosowanie. Muszę dotykać nawet już na. No. Oczami. Wszyscy dodali głos? Tak? Ręka w górę, wtedy było wiadomo, kto tam głos. Można podnosić. No
właśnie, wtedy będzie łatwiej. No. Dali tablety, to naciskajmy. No tak. Czytuję wyniki. A w Sejmie też nie jest to. 14 osób za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, brak głosu 1. Coś nie działa? Nie, nie ma. Za późno? Za późno. Ale stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego na radę została podjęta. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów oraz ewentualne ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z pytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę po zgłoszeniu kandydata na przewodniczącego rady. Czy pan... Pani Elastę Czeska. Czy wyraża pani zgodę? Wyrażam. No i kto? Nie ma propozycji. Nie ma propozycji. Pani Kasprzyk Ewa proponuje? Nie wyraża zgodę. Nie wyraża. Teraz pan Andrzej Witewski jeszcze raz. Nie wyraża. Nie ma innych propozycji, zapytamy i nie widzę dalszych zgłoszeń, stwierdzam zamknięcie lista kandydatów. To może nie głosować. Tak jak działo się, było na nie, jeden kandydat musi być 50% na tak, 50 plus 1. 50 plus 1, nie wiem.